Co roku od kilkunastu lat w okolicach 1 grudnia, czyli Światowego Dnia AIDS, Towarzystwo Rozwoju Rodziny uświadamia młodych. Najwięcej nowych zakażeń, to już jest taka niestety tendencja od wielu lat, jest w grupie osób, które mają 15-24 lata, heteroseksualnych. Więc tutaj to warto też o tym mówić, że to głównie ci, co myślą, że nie są narażeni, akurat najbardziej są narażeni. Dlatego wśród zaproszonych na wykład w klubie Cztery Róże same nastolatki. Bardzo się ucieszyłem, że mogłem iść na takie spotkanie, ponieważ daje tutaj dużo do myślenia to. Miałem z tego też refleksję i bardzo fajnie, że takie akcje w ogóle się odbywają. Jest dużo mitów, jeśli chodzi o HIV i o AIDS. I to tak dało inne spojrzenie na to, że jak ktoś jest na to chory, to nie trzeba go jakoś odrzucać. Na temat HIV i AIDS wciąż krążą mity, na przykład związane z grupami ryzyka. Tymczasem do największej ilości zakażeń w regionie dochodzi z powodu ryzykownych zachowań seksualnych czy u domorosłych tatuażystów. W tym roku mamy zrobione już 382 testy i z tego 5 testów jest pozytywnych. Organizatorzy obchodów Światowego Dnia AIDS podkreślają wagę badań i testów. Osoba świadoma zakażenia może podjąć konkretne kroki. Osoba zakażona kontaktuje się z lekarzem zakaźnikiem, jest kierowana na terapię antyretrowirusową, jest badany poziom wirusa w jej organizmie, jest zaopiekowana, dzięki temu jest bezpieczna. AIDS to wciąż masowy problem, nawet w Europie XXI wieku. Leczenie pochłania ogromne sumy. Na taki gest jednak stać każdego.